Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na recenzję najnowszej klawiatury od TT Esports by Thermaltake. Mowa tutaj o modelu Poseidon Z. Jest to klawiatura wyposażona w przełączniki mechaniczne, przy okazji też podświetlana z przyciskami multimedialnymi, tak więc ma w sumie wszystko, czego potrzeba do szczęścia, a przy okazji kosztuje około 300 zł, tak więc z klawiatur mechanicznych jedna z tańszych, nawet najtańszych klawiatur na rynku. No ale oczywiście coś za coś. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam do dalszego oglądania. Ok, moi drodzy, bierzemy się za recenzję klawiatury Poseidon Z. Jak widzicie, klawiatura jest pełnowymiarowa, a przy okazji jest dość kompaktowa. Mamy klawiaturę numeryczną, mały Enter, duży Backspace, duże Shifty, normalną spację z logo TT Esports. Podświetlenie jest tylko niebieskie, natomiast mamy kilka stopni jasności. Zobaczcie to sobie teraz. Ja Wam jeszcze przez chwilkę pokażę, jak to wygląda w ciemnościach. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i to by było na tyle. Tak więc podświetlenie jest mocne, świecą się nie tylko same cyfry i litery, ale także przestrzenie pomiędzy nimi. Tak więc całkiem fajnie to wygląda. Przy okazji mamy też bardzo ładną, wyraźną czcionkę. Myślę, że ten błękit bardzo dobrze robi tej klawiaturze, nie męczą nam się oczy, jak na nią patrzymy. Jeśli spojrzymy na górny rząd, to pod przyciskami funkcyjnymi mamy jeszcze troszkę multimediów, cofanie utworu do przodu, do tyłu, play, pauza, stop, regulacja głośności, głos wyłączony, ciszej, głośniej oraz właśnie regulacja podświetlenia. Na końcu mamy też taki przycisk, powiedzmy, trybu gamingowego na sprężynce, dość hałaśliwy, który nam po prostu blokuje klawisz Windows. Tutaj mamy też FN do użytkowania tych funkcji. No i mamy tutaj taki panel informacyjny z fajnym logo TT Esports. A teraz moi drodzy, spójrzcie, co w tej klawiaturze tak naprawdę siedzi. A teraz cała prawda o niebieskich przełącznikach mechanicznych zastosowanych w klawiaturze TT Esports by Thermaltake Poseidon Z. Wyłączę podświetlenie, żebyście to lepiej widzieli. No i myślę, że widać to bardzo dobrze. Przełączniki typu Kale. Ok, tak więc już teraz wszystko wiecie. Thermaltake na opakowaniu podaje nam, że są to certyfikowane przez TT Esports przełączniki mechaniczne. Daje na to 5-letnią gwarancję. Pomimo, że są produkowane przez Kale, myślę, że jakość tych przełączników jest naprawdę godna, skoro Thermaltake zastosował je w swojej klawiaturze. Przez to oczywiście mógł też obniżyć cenę. Ta klawiatura w Polsce kosztuje do 300 zł, więc nie jest to jakaś cena zabójcza jak za klawiaturę mechaniczną. Z przełącznikami typu Blue, które wytrzymują 50 milionów klików. Ten minus jest taki, że przełączniki typu Blue mają specyficzny klik i w przypadku przełączników Kale jest nawet troszeczkę głośniejszy niż w Cherry MX-ach. Ale cóż, niektórzy gracze ten specyficzny klik po prostu uwielbiają, niektórzy go nie cierpią, tak więc to jest kwestia indywidualna i wybór przełączników zostawiam Wam. Z tego co wiem, jest chyba też wersja z blackami lub jakimś innym kolorem poza niebieskimi, tak więc macie zawsze opcję wyboru. Mogą to być przełączniki nieklikające. Klawiatura, jak każdy mechanik, jest dość ciężka. Zobaczmy sobie jeszcze antypoślizgi. Mamy ich kilka. Mamy też gumowane podwyższenia i mamy taki organizer kabla, widzicie, może iść on środkowo, z prawej albo z lewej. To jest taki gadżet. Sprawdzimy sobie jeszcze szybciutko, jak ta klawiatura się zachowuje na podwyższeniach. No, przesuwa się bardzo minimalnie, a bez tych nóżek po prostu, jak przyklejona do stołu, waga klawiatury też robi swoje. Tak więc pod względem szczepności jest naprawdę super. I na tej klawiaturze pisało się i grało naprawdę fajnie. Reakcja tych przełączników jest dobra. Aktywują się już po przebiciu około 2 mm. A siła aktywacji, jak dobrze pamiętam, wynosi 50G. Tak więc rzućcie jeszcze raz sobie okiem na całą klawiaturę, na układ klawiszy.
i będziemy mogli powoli już przechodzić do podsumowania tej recenzji. No i moi drodzy, czas na podsumowanie. Tak jak powiedziałem na początku, coś za coś. Mamy fajną, w miarę tanią klawiaturę mechaniczną, podświetlaną. Natomiast nie mamy sterowników, czyli nie mamy możliwości programowania klawiszy po swojemu. No i nie mamy tutaj Cherry MX-ów, tylko tak naprawdę mamy przełączniki typu Kale, które tak naprawdę to niewiele się różnią od tych Cherry MX-ów, ale jednak panuje takie przekonanie, że Cherry MX-y jednak są czymś lepszym. Pomimo, że są droższe, no wydaje mi się, że gracze mimo wszystko te Cherry MX-y darzą jakoś większym zaufaniem. Zobaczymy, może to się z czasem zmieni, ponieważ w coraz większej ilości klawiatur stosuje się te przełączniki Kale. Te klawiatury są przez to też tańsze, a mimo wszystko podobnie funkcjonalne jak te z Cherry MX-ami. Jak będzie dalej, czas pokaże. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was, cześć!